Witam w kolejnym odcinku garażowym. Przerwa w tej serii trwała prawie 3 miesiące, albo może i więcej, ale czas ją wznowić. Kończy się rok 2013. Zacznijmy od początku. Co się zmieniło? W sumie nie tak wiele. ARL w końcu został wyekspiony. O właśnie, będę pokazywał drzewkami, jak leci wygodniej. U Chińczyków nadal nic. U Francuzów ARL został wyekspiony. Nabyłem AMX AM4 akurat podczas zniżki. Prawdopodobnie nie zdążę doekspić AMX-a 5100 zanim skończy się zniżka, ale myślę, że za miesiąc już go będę miał. W innych liniach brak postępu. U Niemców zakończyłem projekt czołgów pseudociężkich, czyli Durmbruchswagena i Fałki 301H. Chyba nie będę z niej nic pokazywać więcej. Kupiłem sobie Tygrysa P. Ten czołg mi odblokuje Ferdynanda, Fałkę 4502A i Tygrysa zwykłego. Albo najwyżej go sprzedam. Na razie wygląda całkiem nieźle, chociaż nie mam armaty, więc ze strzelaniem są problemy. U Brytyjczyków FV304 sprzedałem Matyldę, załoga poszła na FV-a. Poza tym zmian brak. To jest mój jedyny brytyjski czołg. Amerykanie T1, któryś kolejny raz sprzedany i odkupiony. Ram 2 zbiera kurz. Hellcat co jakiś czas ekspi załogę. T69 ostatnio się kurzy. Trochę mnie wnerwiała penetracja. M103 już prawie wymaksowana. Brakuje jeszcze gąsienic i najlepszego działa, na którym chyba zaoszczędzę, bo można je odkryć odkrywając T110 E5. Zawsze to 60 tysięcy doświadczenia do zrobienia mniej. Patton 10 tysięcy ekspa zrobione, wymaksowany. T95 na razie się do niego nie zabieram, chociaż będę musiał kiedyś. T30 wymaksowany, zrobione 5000 expa. Artylerię już prawie kończę. Sądzę, że kupię sobie tę M55 na zniżce. Zawsze to pół miliona mniej. Co jeszcze zostało? No, ARL absolutnie stokowa. Chyba jednej bitwie. Tygrys Z4 bitwy. Na FVC ekspi załogę. M43. Chcę skończyć z nią jak najszybciej. Mam ISU. Kupiłem sobie. Na razie z haubicą. Absolutnie koszmarny pojazd. Na szczęście już nie tak daleko z doświadczeniem. W sumie to zostało jeszcze tego tak z 14 tysięcy doświadczenia. Pewnie w najbliższym czasie to zrobię. AMX ELC ostatnio się trochę kurzy. Nie zwiedzałem nowych map. Ale będę musiał. A, ukryta wioska jest koszmarna. T25 na razie nieobsadzony, bo Panthera M10 zarabia lepiej. Tutaj udało się skończyć trzeci perk. Skończyć drugi perk, zacząć trzeci. Brytyjski prezent na święta. Ekspy jakąś nową załogę na nim. Mogą się kiedyś przydać. T1 Cunningham. Zbliżam się do 100% szóstego zmysłu, ale ostatnio nim za wiele nie grałem. T1 S6 zbiera kurz. Współdzieli załogę z Cunninghamem. T7 Combat Car też współdzieli załogę. To jest fajne. Mam jednego dowódcę i kierowcę, którzy siedzą w T1 Cunninghamie. Jak chcę zagrać T1 E6, dorzucam ładowniczego. Chcę zagrać T7 Combat Carem, to przerzucam ludzi z T1 Cunninghama, z T1 E6. Dorzucam tego
radiooperatora C21, który dzięki temu nie zajmuje miejsca w koszarach. I mam czołg z czterema załogantami. RAM 2, ostatnio prawie nim nie grałem. W sumie to w ogóle nim nie grałem. To nie był najlepszy zakup z perspektywy czasu. T25 jest zdecydowanie lepszym czołgiem. T69 zbliżam się do połowy trzeciego perku. Ale mam już dosyć tej penetracji, chcę do AMX-a 50 tak najszybciej. Patton. Myślę, że zdążę doekspić tę załogę do 100% braterstwa, zanim go skończę ekspić. Czołg fajny, tylko ta wieża strasznie miękka jak na Amerykańca. M103 ostatnio mnie trochę denerwuje brakiem opuszczania lufy. Jest zdecydowanie nieamerykańskie w tym czołgu. Odkryłem sobie ulepszony silnik. Jeszcze zostały gąsienice. Hellcat. Powoli robię ten trzeci perk. Przydaje się Hellcat jak zwykle na kompaniach seniorskich. 84%. Może kiedyś będą mieli czwarty perk. T30. Z działem 155 mm. Celuję dłużej, ale muszę powiedzieć, że to jest lepsze działo mimo wszystko. Te obrażenia robią różnicę. Załoga z jednym dołożonym ładowniczym, który na razie ma tylko 83% naprawy. Niektórzy załoganci na trzecim perku, niektórzy na drugim, jak ten radiowiec. No i to już prawie koniec mojego garażu. Jeszcze rosyjski klasyk, Tetrarch. 36% braterstwa na drugim perku, skończona żarówka. LTP współdzieli z Tetrarchem załogę. Siedzi załoga z T50. Jakbym kiedyś zamierzał ją kupić. Kupiłem sobie Japońca na kompanii juniorskie. Muszę powiedzieć, że ten typ 1 Chihe jest słabszy od jak na poziom od Chiha z trzeciego poziomu chińskiego, japońskiego. Ale całkiem nieźle się przydaje na kompanię. Całkiem nieźle się ten Chihe przydaje na pani juniorskie. To jest taki T28, któremu dodano opuszczanie lufy. Pancerza tak samo brak. Na razie sprawdza się całkiem nieźle. Powoli odkrywam Chinu. Nie planuję iść dalej. Ten Chihe prawdopodobnie zostanie. Trik dla każdego, komu zależy na medalach dla klasy średniej. Chiha w wersji chińskiej jest idealnym czołgiem, jeżeli chcecie zdobywać orliki. Chiha w wersji japońskiej jest czołgiem średnim, czyli możecie wyciągać Lewasio za zabijanie piątych tierów dwóch w jednej bitwie, Nikolsa za zabicie czterech i jeszcze jeden dal za zabicie trzech. Działo ma naprawdę wybitne jak na swój poziom, ale każdy, kto nim grał, już to wie. Chihe, całkiem niezły czołg. Nie próbowałem tego działa cięższego. W sumie nie planuję. Ta penetracja, no jak się trafi na piątki, już trochę nie wystarcza. To chyba wszystko, co mam do powiedzenia. Do zobaczenia w następnym roku.